bong, bing bang ba bong, bing bang bong, bing ba bing bong, bing bang bong, bing bang ba bong, bing bang bong. Dzień dobry. Dzisiaj być może was zaskoczę. Widzicie tu ogórki, widzicie tu rzodkiewkę. Ogórki, jak robiłam, to macie tu filmik. W zeszłym roku na Mazurach kisiłam ogórki. Wyszły pyszne, za każdym razem pyszne wychodzą. Ale przeczytałam gdzieś w internecie, że podobno te panny są pyszne, jak się je zakisi. Spróbujemy, to będzie eksperyment. Ja jeszcze tego nie robiłam i zobaczymy, czy wyjdzie. No to co będzie mi potrzebne? Koper, liść chrzanu, korzeń chrzanu, czosneczek będzie mi potrzebny. Natomiast tu, nie wiem czy wy dodajecie, ja jak jestem u mamy, bo mama ma porzeczkę, to dodaję liście porzeczki, to jest w tym przypadku to jest czarna porzeczka. No i wiśnie, nie ma w tym roku owoców, bo pogoda nie bardzo sprzyjała, natomiast wykorzystam chociaż liście. Można też dodać liście dębu, ja robiłam w zeszłym roku na Mazurach z liśćmi dębu, bo mam dąb w okolicy. No to co, zabieram się teraz za mycie, szorowanie i spotykamy się za chwilę. Te ogórki mi się szybko ukusiły, bo jak ja nastawiam na ogórki mało solne, to jesteśmy, my wszyscy właściwie jesteśmy niesłychanie niecierpliwi. Tak jak wam mówiłam, ścinamy końcówki ogórku. Przypominam, że najpierw je dokładnie myjemy, żeby nie wypłukać soli mineralnych z ogórków. I to samo dotyczy rzodkiewki. Ścinam, ona też już jest umyta, natomiast ten ogonek, korzenek zostawiam. Garnek gliniany, pamiętajcie, że najlepsze do tego są, choć w sklepach już dają w plastikach, ja jakoś nie wiem, może jestem starej daty, gliniany albo szklany garnek, pojemnik. I teraz tak, składam liście kopru, liście chrzanu, korzeń chrzanu, liście porzeczki i wiśni. Przekrojony w poprzek ząbek czosnku, żeby ten czosnek, to wyjmiemy, bo to jakaś, taki ząbek też się zdarza, ale to nie wyrzucamy, tylko wrzucamy tu. I teraz układam na tej stercie umyte ogórki, ale będzie jedzonko. No i panny rzodkiewki, naprawdę bardzo jestem ciekawa, jak one wyjdą. W cybanuszku mam pół litra wody, bo nie wiem, czy tu wejdzie, powinno wejść, więcej nawet, no ale nic. Ja daję na litr gorącej wody taką dużą łyżkę soli. Na razie dam pół łyżki soli, bo zobaczymy, zawsze lepiej wodę dodać. I zalewam. Jeżeli, fuszerka, jeden ogórek nie został przygotowany. Zdarza się, w najlepszej rodzinie. No, jestem ciekawa, jak te rzodkiewki, naprawdę, jak one wyjdą. Przykryję talerzem i obciążę osobistą papryką sprzed chyba 2 czy 3 lat, albo jeszcze dłużej. Obciążenie może być również kamień, nie mam tu u mamy kamienia, ale taki słoik bardzo dobrze się sprawdzi. Odstawiam. No kochani, nadejszła wiekopomna chwila. Będziemy sprawdzać, jak te rzodkiewki. Ja naprawdę ich wcześniej nie próbowałam, więc teraz będziemy to robić. Zdejmuję moją paprykę osobistą. Ogórki mają już ładny kolor, zaraz zobaczymy, czy się... O, takie ja lubię. Ja robiłam to dokładnie 2 doby temu. No i natomiast jeżeli chodzi, zobaczcie, one taki mają cielisty kolor. Przekroję. Wygląda to tak. No i co, chwila prawdy. Mmm!
No tego to się nie spodziewałam. Polecam. Naprawdę. Gdzie moje maniery, nie gada się z pełną gębą. Naprawdę pyszne. Słuchajcie, od dzisiaj będzie to stały punkt kiszenia latem. Właściwie przecież rzodkiewki są nie tylko latem, ale koper jest latem. Rewelacja. Coś wspaniałego. Sprawdzę jeszcze ogórek. Je, taki to ja lubię ogórek. Bardzo Was zachęcam do zrobienia tych kiszonek. No ogórki to robiliśmy, ogórki to wiadomo, że są dobre, ale rzodkiewki? Rewelacja. No to cóż, życzę Wam miłego kiszenia i smacznego pożerania. Tymczasem...